Sensacja w Monachium. Robert Lewandowski bezradny. Bayern sensacyjnie przegrał ze Intrachtem. Robert Lewandowski z asystą, ale bez gola. Bayern Monachium nie dał rady Eintrachtowi Frankfurt. Mecz zakończył się szokującym zwycięstwem gości 2-1. Robert Lewandowski nie zdobył bramki, ale zapisał na swoim koncie asystę. To było jednak za mało na świetnie dysponowany zespół gości. Już w 3. Minucie Robert Lewandowski mógł wpisać się na listę strzelców. Dostał szybkie podanie i uderzył instynktownie z kilku metrów, ale trafił wprost w bramkarza. Potem po dośrodkowaniu Dawiesa, polski napastnik główkował nieznacznie nad bramką. Niewiele brakowało, aby własnego bramkarza zaskoczył Christian Jakić, który próbował przeciąć dośrodkowanie Bajernu. Na jego szczęście skończyło się na rzucie rożnym. Później na moment piłkarzom Maintrachtu udało się odzyskać kontrolę nad piłką. Do czasu jednak. W 25. Minucie próbkę swoich umiejętności dał Niklas Sule, który śmiało wkroczył w boczną strefę polakarnego, ograł jednego rywala, ale trafił w boczną siatkę. W 29. Minucie Lewandowski uruchomił Leona Goreckę, który dogonił piłkę na 16. Metrze i precyzyjnie uderzył przy słupku bramki gości. Wystarczyło jednak, żeby Eintracht raz zaatakował, a już było 1-1. Piłkarze z Frankfurtu wywalczyli piłkarze gości. Filip Kostić idealnie dograł piłkę z rzutu rożnego, a Martin Hinteregger wyskoczył najwyżej i skierował ją głową do siatki Bawarczyków. Eintracht mógł jeszcze raz skaleczyć Bayern w pierwszej połowie. Al Mamy ure przyjął piłkę po dośrodkowaniu i od razu uderzył. Manuel Neuer zażegnał niebezpieczeństwo nabrym miał okazję by strzelić dla gospodarzy, ale miał trudną pozycję i trafił w słupek. Wynik do przerwy był jednak zaskoczeniem. Pierwszy strzał Lewandowskiego po przerwie miał miejsce w 48 minucie. 8 minut później widzowie meczu chwytali się za głowy. Lewy idealnie wydawałoby się uderzył głową po dośrodkowaniu, ale trafił wprost w bramkarza Kevina Trappa, który instynktownie wyciągnął nogę i zablokował strzał. Bayern tego dnia miał problemy z przełożeniem swoich akcji na konkrety. Bardzo dobrze też interweniował Trapp, który w 65. minucie też nie dał się zaskoczyć, gdy strzelał z dystansu Leroy Sane. Gospodarze próbowali posłać piłkę w pole karny do Lewandowskiego, ale obrona Intrachtu pozostawała czujna i napastnik reprezentacji Polski nie mógł dojść do sytuacji strzeleckiej. Bayern w ostatnich minutach próbował przeprowadzać atak pozycyjny, goście byli nastawieni na grę z kontry i ukryci za podwójną gardą. W 83 minucie Intracht rozegrał niezbyt szybką akcję, w jej kluczowym momencie piłka powędrowała na lewo do Kosticia. Ten uderzył w długi ruki i dał prowadzenie gościom. Mistrz Niemiec sensacyjnie poległ na własnym boisku.